Dąbrągowa droga cię prowadzi. Czujesz, jakbyś złapał żagle wiatr. Są na tej wsiance uwiecznione, bo to jest bardzo ważne. Roseanne Cash z jednej strony, ale z drugiej strony, posłuchajcie, ona pierwszy raz będzie. Carlene Carter, jej siostra przyrodnia, była tutaj. No, średnio była dysponowana, o ile dobrze pamiętam, ale za to Czarek Makiewicz, a Tomek Szwed szczególnie, to są po prostu ludzie, którzy są związani z tym festiwalem od dziesiątków lat, no, czy dziesiątek. Carlene Carter, tak, taka Carlene się pisze. No, w związku z tym czekamy na artystów, czekamy na polskich artystów, którzy tutaj mają na tej ściance. Ja zauważyłem, ponieważ moje nazwisko tu jest, nie wiem, czy państwo wiecie. Wiecie, tak? Wiemy. Moje nazwisko tu jest. Otóż zauważyłem, że na następnej ściance są inni artyści. No, ale ponieważ jest mnóstwo imprez w Mrągowie, to rozumiem, że ścianek jest kilka. I ta jest najbardziej wyeksponowana dla wszystkich przechodzących, dla wszystkich mieszkańców, turystów itd., itd. Co pani Donato? Ja tylko mogę potwierdzić, że rzeczywiście co dnia tutaj wszyscy turyści, ale i mrągowianie robią sobie fotki czy sweetfocie, jak niektórzy wolą obecnie. I to jest bardzo ważne miejsce. Sam obiekt jest piękny, jest atrakcją miasta. I cieszymy się, że artyści przekazują nam swoje autografy, no i czują się wyróżnieni, kiedy je eksponujemy tutaj na ścianach amfiteatru. W związku z tym, pani Donata Durka, Urząd Promocji Miasta, tak? Powiem w całości. Referat Strategii Rozwoju Promocji i Integracji Europejskiej, tam są też moje dziewczyny. Dobrze, no to tego nie mogłem spamiętać. Przepraszam. Tak, w każdym razie, proszę państwa, jest Tomek Szwed. Jest Tomek Szwed. Na tej ściance są podpisy osób, które związane są z festiwalem Picnic Country od lat. Tu jest Lone Star, jak państwo widzą, a tam nieco dalej jest, zdaje się, moje nazwisko i mój podpis. Także jestem związany z tym festiwalem, powiem nieskromnie. Jeszcze kilka osób jest, jeszcze zasłużenie, dziękuję bardzo, jestem nawet zasłużonym obywatelem Mrągowa, to znaczy honorowym obywatelem Mrągowa, co prawda 10 lat po tym, jak zostałem honorowym obywatelem stanu Tennessee, ale to po prostu Amerykanie nas wyprzedzają, jak państwo wiecie, no trudno. A wczoraj pan powiedział, że przyznają prawie wszystkim takie honorowe obywatelstwo. Jasne. Takie honorowe obywatelstwa w Ameryce są nic nie warte, natomiast warte są miasta Mrągowa. Prawda, panie burmistrzu? Prosimy bardzo, prosimy bardzo. Pan Tomasz Witkowicz, tak. Pan Tomasz Witkowicz, zastępca burmistrza miasta Mrągowo. To wielka radość dzisiaj być i jest to ważna chwila dla miasta, promocyjna bardzo, bo festiwal Picnic Country to jest główna nasza impreza sztandarowa, a dzisiaj będzie okazja, że trzy kolejne gwiazdy na firmamencie naszego amfiteatru się pojawią. Trzy gwiazdy muzyki country i dwie polskie i jedna amerykańska, także myślę, że to jest najlepsza promocja miasta Mrągowa. Brawo dla Mrągowa! Brawo, brawo! Pan burmistrz tutaj twardo cierży, że tak powiem, ten, że tak powiem, jakby to powiedzieć, sztandar promocji miasta. Dobrze. Proszę państwa, jest Czarek Makiewicz, czy to jest niespodzianka? I jest Tomasz Szwed, czy to jest niespodzianka? Pani Donato, jak to jest? Czy to jest niespodzianka, zwłaszcza dla artystów? Że panowie to są stali bywalcy naszego amfiteatru. Ale więc tutaj jest parę innych osób także. Ale zaraz, o, widzę już pana Tomasza Szweda, bo zaniepokoiłam się, bo gdzieś przypadkiem spotkałem Czarka tutaj. A, zupełnie jakaś przypadkiem. Ja przypadkiem Tomka. Patrzę, stoi jak ten prawdziwek taki.
zapraszamy panów tutaj serdecznie. Zapraszamy panów, dlatego że chcielibyśmy dwa słowa od panów na temat przygody z Mrągowem. Ale Tomek, jako odrobinę starszy, Czarku, prawda, będzie miał pierwszeństwo. Prosimy tutaj. Słuchaj, dobrze, ale tutaj, tu do mikrofonu, tak, prosimy, tak. A, no jeszcze, dobrze. To ja mam swój. Prosimy. Ale wtedy nam się nie mieści w kadrze. Rozumiem, czy mam, że mam coś powiedzieć. Coś ciepłego, życzliwego, miłego. Masz piosenkę okolicznościową na ten temat? Tak, a jakże? Prosimy bardzo, proszę bardzo, przecież artysta po to jest, żeby śpiewał, prawda? A ja to znam i jakimś tam drugim głosem mogę ci zawtórować, czy nie? Spróbuj. A to się nauczę szybko. Jeszcze szybko uczę, mistrzu. Aha, dobrze. Dobrze, do mikrofonu prosimy. Dobrze, chodź Czarek, chodź tutaj do mikrofonu. Czarek, młodsze dziecię, ale także honorowy obywatel miasta Mrągowa. Dwa słowa, prosimy bardzo, bo za chwilę wielka, wspaniała ceremonia. Dobra, dwa słowa. Ja jestem jakby przedstawicielem takiego artysty, który zaczynał od z wody, z zasiadki, jak jeszcze był stary amfiteatr. Ja przyjechałem tutaj po raz pierwszy w 83 roku na rowerze z bardzo dużym plecakiem, z czteroosobowym namiotem, bo miałem nadzieję, że spotkam przyjaciół i tutaj się w tym namiocie. I tak się stało zresztą. Także najpierw terminowałem zasiadką. Terminowałem na wodzie, wiem, znam piknik jak mało który. Potem tak się zdarzyło, że na polu namiotowym notabene nazywa się Cezar. Nie wiem, czy to na moją cześć, czy nie. Podobno tak. Tak, podobno tak. Spotkałem ludzi. Pierwszy zespół, 89 rok, dostaliśmy się na piknik Kantry do Mrągowa. To było spełnienie moich marzeń. I tak sobie siedząc właśnie za siatką, tam gdzieś pomyślałem kiedyś, żeby... O, fajnie by było wystąpić na tej scenie. Oglądałem starszych kolegów. Tomka Szweda. Marzyłem kiedyś o właśnie zagraniu z nimi i spełniło się moje marzenie. Nagraliśmy dwa lata temu płytę pod tytułem Śpiewnik. Zresztą przyjaźnimy się. Przyjaźń nasza polega na tym, że możemy siedzieć pod drzewem i się nie odzywać i dobrze się czujemy w swoim towarzystwie. I to myślę, że to jest taka kwintesencja naszej przyjaźni. Mało tego, jego śliczna żona Bogusia wczoraj mi dała kanapkę z humusem, która mi uratowała życie prawie w nocy. Ale Tomek, Czarek napisał, zdaje się, taką piosenkę. Śpiewaj, Tomek, śpiewaj. To już tyle lat minęło, że mam prawo zapominać. Ale wciąż nam się chce śpiewać. Tak, to czasami jest bolesne, jak się nie pamięta tekstu. Nie żyje John Denver, I'm William Z. Snow. Na łąkach niebieskich w słonku sobie śnią. Ja też nie najlepiej czuję się dziś. Dobrze, że choć śpiewa Christopher St. Chris. Ich opowieści zupełnie jak o mnie. Ich życie do mego tak bardzo podobne. Prawie już byłem jakby jednym z nich. Ich głos w mej głowie coraz bardziej cichł. Oni odeszli daleko gdzieś, żeby mnie śpiewał jak Johnny Cash. Odeszli, bo taki jest czasu bieg, żebym mógł śpiewać jak Tomasz Szef. Tomasz, bardzo ładne imię, prawda? Kochałem południe, pola bawełny i Colorado, Rocky Mountain High. Widoki prerii, przestrzeni bezmiennych, od wielkich jezior do Meksyku bram.
świecił nade mną księżyc jak w Kentucky. Nad Narwią, co przegiba jak Ohio. Chociaż kojoty, co wydeptują szlaki, tutaj przy budach sobie śpią. Oni odeszli daleko gdzieś, żeby mnie śpiewał jak Johnny Cash. Odeszło, bo taki jest czas ubieg, żebym mógł śpiewać jak Tomasz Szef. Samotny jeździec, wieczny włóczęga, jak hobo, co ciągle przed siebie gna. Cierpiałem pod wałczem, wędrując uparcie. Dworzec w Mrągowie także mnie zna. Spałem na ławce, siedziałem pod celą, jeździłem konno, rąbałem drwa. Nosiłem na co dzień jak moi idole kowbojki i dżinsy, co są z USA. Lecz to odeszło daleko gdzieś, żeby mnie śpiewał jak Johnny Cash. Odeszło, bo taki jest czas ubieg, żebym mógł śpiewać jak Tomasz Szef. Moje historie i moja opowieść i wszystko, co robię, przydarza się mnie. Żegnam ich mistrzów we własnej osobie. Byłem jak oni, lecz teraz już nie. Czarek Makiewicz. Brawo, brawo, brawo. Tomasz Szwed. Tak, a teraz poprosimy o piosenkę z Czarkiem w roli głównej.